Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Torii 152 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Elex II. Moi drodzy, wracamy do Bastionu na samym początku i myślę, że spróbujemy odblokować kolejną misję z C.R.O.N.Y U 4. Nie wiem, czy nam się to uda od razu, także na wszelki wypadek pójdę się po prostu przespać, tak, ze 2 noce, na wszelki wypadek. I myślę, że spróbujemy dzisiaj zrobić zadanie ze Zołzą. Po raz chyba 3 będę robiła podejście do tego zadania. Zobaczymy, jak bardzo przeciwnicy sprawiają mi teraz problemy. Ale żeby nie było, że nie zrobiliśmy kompletnie nic, to najpierw właśnie zaczniemy od Croniego, bo wiem, że on raczej dla mnie zadania jeszcze ma. Cholera! Dokis, naukowiec od 7 boleści. Już raz próbował. No, my mamy z nim kolejne zadanie, także chodźmy. Dobra, poszukajmy tych chipów. Wyruszamy za 3, 2, 1. Dobrze, Crony. Odliczanie jak w Disney Universe. Przed zakończeniem poziomu. Przed nami znajdują się liczne jednostki. Musimy działać szybko, bo znowu nam uciekną. O, ja pierdziu. Wow! Muszę się skupić. Jeśli się tym nie zajmę, to samo spotka mnie. Tutaj jest Ekrom. Cholera. I co ciekawe, odbiło mu chyba. Dobra, no nieważne, mało mnie to obchodzi. Spróbujmy zająć się zadaniem. Będę za tobą, dowódco. Dobrze, C.R.O.N.Y U 4, w porządku. My biegniemy sobie tutaj. Widzę, że mamy śnieżnego pazura. Ja się od razu dałam uderzyć bez sensu. Dobra, nieważne. Założymy sobie za chwilę ignorowanie bólu. Przypuszczenie. Warto rozpatrzyć negocjacje jako alternatywę dla działań ofensywnych. Nawet maszyny nagle dbają o etykę. Dobra, widzę podżegacza. Gorzej, że tam chyba jest kurator, a oni są dosyć paskudni. No właśnie. Ja chyba powinnam najpierw iść na tego kuratora, coś mi się wydaje. No i właśnie, i poczekać aż... O, ja pierdziu. Przecież my tutaj poumieramy. Dobra, weźmy sobie ignorowanie bólu. No właśnie, bo będzie strzelał, a jak on strzela, to nie jest dobrze. No właśnie, jak oni strzelają, to w ogóle nie jest dobrze. Wypijemy co nieco. Ciebie bym się chciała pozbyć, bo mnie denerwujesz. Tam jest kolejny kurator. I myślę, że teraz ciebie byśmy... Czy ja trafiłam? Chyba niekoniecznie. Jeszcze jesteś ty. Dobra, no nie jest źle, powiem szczerze. Nie wiem tylko, kogo bić, no nie? Raczej kuratora powinna mnie, bo on strzela. Chociaż widzę, że schował broń. Dobra, może byśmy spróbowali tak, o... Dobra, nie mam wytrzymałości, także musimy chwilę sobie poczekać. O, a. Dobra, jak widzicie, oni się znikają, pojawiają się te sprawy. Siup. Okej, zdążyłam, tylko umieram troszeczkę. Tam jest jeszcze jeden kurator, mam nadzieję, że nie będzie mi przeszkadzał jakoś bardzo. Możemy cię... O, właśnie. Ty, panie podżegacz. Dobra, zapiszemy się, bo widzę, że naprawdę nie jest źle. Wyjątkiem byli ci kuratorzy ostatnio, bo... Prawda jest taka, że tam było trochę... Trochę ciężko, bo... Jednak byli 2 obok mnie i żaden z nich nie chciał schować broni. Gdyby ci skurwiele byli skłonni negocjować, to chyba nie atakowaliby nas bez ostrzeżenia, co? Logiczne stwierdzenie. No, chyba tak. Dobra, chyba już nie ma ich tutaj zbyt wielu. Co najwyżej widziałam chyba jeszcze jednego kuratora. Okej. Nawet nie. Okej, jest jeszcze jeden kurator. Ja chyba pójdę się nim od razu zajmę. Dobra. Zaraz mi się ignorowanie bólu skończy. Dobra, rzucimy sobie kolejne. Wezmę cię w ten sposób. I robimy z tobą to. I dzień dobry. I dobranoc. No. Ała, no. Ej, okej, dobra, tak to nie chciałam aż dostać od ciebie. Silny? Zdążę? Nie zdążę, bo po co? Ale oni zawsze zdążą. Dawaj, Jax, proszę cię. Okej, zmarł już sam z siebie. Jeszcze tutaj jest ten podżegacz. Co ty robisz? Granatami rzucasz? Bo jaką cholerę. Dobra, chyba się... Jeszcze się nie udało. Dobra, dostałam chyba jakieś osiągnięcie, obrońca. Dobra, wezmę sobie eliksir. Pokonać 20 niebian. To dopiero 20 niebian na moim koncie. Weźcie mnie, nie dołujcie. No, chłopie. Dziękuję, Kroni. To było naprawdę dobre. To nawet widzę, że możemy co nieco pozbierać. Gromoblaster znalazłam. Co prawda jest uszkodzony. Widzę też, że albowie tutaj umarli. Być może dlatego był tutaj Ekrom. Ale no nie mogłam z nim za bardzo aktualnie gadać. Tu jest jeszcze coś fajnego. Okej, bo przesunęłam przez przypadek. Możecie sobie przeczytać. Mi się teraz nie chce tego robić. Dobra, tam jakaś broń niebian zostawiłam, ale to w sumie nie narzekam na brak pieniędzy. Też wiecie, też nie muszę zbierać wszystkiego, nie? Powiem wam, że właśnie w Eleksie czy w innych grach tego typu, takich jak na przykład, nie wiem, Wiedźmin, tych takich, wiadomo, większych części, to już nie mam takiego zboczenia jak na przykład w Gotiku 1, czy... Chociaż w ogóle w Gotiku, na przykład w Mrocznych Tajemnicach też już nie miałam tego zbocze... Co to jest? Wow! Czym ty jesteś? Nie wiem, ale strasznie bijesz. Chyba mnie poraził prądem w ogóle. Może by ciebie... Ale robactwo paskudne. Weźmy cię. Okej, cudownie. Tu jeszcze widziałam tego... Trytona. Ale ich to się już raczej nie boję. Analiza otoczenia. To tylko stare ruiny, nie musisz. Już się z nimi biłam, jak pamiętacie może. Na arenie u Atylii się biliśmy. Jak widzicie, on też jest taki, że jakoś bardzo się mną nie interesuje. Weźmy go tak. Pięknie. 403 punkty doświadczenia. To tylko stare ruiny. Nie musisz się tak wszystkim zamartwiać, mały. Wykryto wysoce nierówne struktury. Prawdopodobieństwo błędu wynosi 78%. Zaleca się aktualizację poziomu zagrożenia. Przygotować broń w razie zasadzki. Dobrze, Kroni. W ogóle słuchasz? Chyba nie. Dobra, mamy przed sobą urządzenie. Raport. Schemat potwierdzony. W tej lokalizacji również rozmieszczono chipy i pozyskano komponenty komputerowe. Chyba rzeczywiście potrzebują większej mocy obliczeniowej do swoich badań. Tego albo zasobów. Niewykluczone, jednak według niedawnej analizy obcy posługują się bardziej zaawansowanymi podzespołami. Na pewno da się to jakoś wytłumaczyć. Zbierając elektrozłom, niebianie upewniają się, że nie użyjemy go przeciwko nim. Teoria potencjalnie słuszna. Przypuszczenie poparte aktywnością obcych w strategicznych punktach. No dobra. No dobra. Ale jak wpłyniemy na poprawę naszej sytuacji? Analiza niekompletna. Technologia niebian opiera się na sieciach neuronowych. Jest wysoce wydajna. Wykorzystują żywą tkankę. Częściowo. Korzystają również z modułów nieorganicznych. Prawdopodobieństwo słuszności początkowej hipotezy mocno spadło. Ciekawe. Odezwij się, jeśli czegoś się dowiesz. Przyjąłem. Dowódca zostanie poinformowany o wykryciu nowych lokalizacji. Dobra, czyli będą jeszcze jakieś, okej. To w sumie przydatna informacja. My wracamy do bastionu i myślę, że jeszcze pociągniemy tego Croniego do końca. Inni towarzysze na razie nic dla mnie nie mają, ewentualnie Zołza, ale... powiem wprost, że ja tego nie widzę. Dobra, zrobimy tak, spróbujemy, bo naprawdę to zadanie dla niej stoi, a mi też zależy, żeby mieć z nią lepsze relacje niż mam. Także spróbujmy. Aha, bo ja muszę to zrobić. Aha, dobra, musimy ją zabrać do Reinholda. Okej, już sobie zapomniałam, jak to działa. Nie potrzebujecie już na razie Croni. Spróbujemy wziąć Zołzę. Chodź ze mną. Teraz ruszamy do kleryków. I do Reinholda. Przeklikamy sobie tą rozmowę z nim. W sumie chyba tędy będzie trochę szybciej. Być może. O Jezu, jak ja tego nie widzę strasznie. Wojna nadal trwa, a nasz wróg... Okej, tutaj jest Ewa. Chyba jednak tamtędy było trochę szybciej. No dobra, trudno. Zapiszę się przed rozmową z Reinholdem i zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądać. Jak się trzymasz? Jak tam zdrowie? Nie choruję już na szarą śmierć, jeśli o to pytasz. Miałam ją, pomogłeś mi, wyszłam z tego. Dajmy więc spokój, dobra? Cieszę się, że dobrze się czujesz. Dobra, spróbujmy więc pogadać z Reinholdem. Oczywiście przeklikamy to, bo już to wszystko słyszeliśmy. Z tego, co pamiętam. Cutscenkę może nie będę pomijać. Zobaczymy, czy uda nam się to przeżyć. Coś czuję, że nie. Proszę, mamy towarzystwo. Chodź tu, tutaj jestem. No dobra. Oczywiście jak jest Zołza, to musi być bitka. Zrobimy gdzieś tutaj jakiś taki zapis. Te drony są najgorsze, które latają. Problem jest taki, żeby się dostać do tych dronów. Jak widzicie, one są strasznie silne, te drony. To jest po prostu jakaś tragedia. One mi robią taką siekę, że ja nie wiem, jak ja to przejdę. Ja to bym się wycofała gdzieś tutaj. I spróbowała powalczyć po prostu z tymi robotami. Bo wy mi akurat nie robicie jakiejś tam krzywdy. W ogóle dajmy sobie ignorowanie bólu. Od razu lepiej. No gorzej, że ten dron tu przyszedł. Ja już umieram, nie? Dobra, ten bot bojowy to nie jest, wiecie... No właśnie, ich tutaj niby nie jest dużo. Ale te drony... Właśnie tu jest jeden. No właśnie. Najgorsze też jest to, że Jax nie chce ich atakować, wiecie, pojedynczo. Jakby się tak dało pojedynczo. Ale dobra, wiecie co, chyba mamy szansę to przeżyć, tylko trzeba taktycznie to zrobić. Weźmy kolejny eliksir. Dobra, który ma mniej HP? Ten ma mniej HP. Dawaj, Jax. Dobra, musimy trochę się wycofać. Cześć, pan agresywny dron. Okej, właśnie, tego dobij. Dobra, weźmiemy się, wyleczymy. Dobra, te roboty to wiecie, to no niech mnie... Ten, ale tutaj jest agresywny dron. Pięknie, drugi już leży. Jeszcze rozpruwacz przyszedł, no cudownie. Dobra, wyleczymy się tutaj. Nie wiem, gdzie jest Zołza. Zołza to już chyba umarła dawno temu. Właśnie, jakby te drony same do mnie przyszły. Możesz w dupsko! Zołza to chyba faktycznie już nie żyje. Dobra, jak już przyszedłeś, to już gin. Ja powiedziałam, że one mnie nie bolą, tak? Ach, ignorowanie bólu mi się skończyło. Siup. Super. Dobra, mamy kolejnego drona. Dawaj, Jack, proszę cię. Dobra, wyratowałam się. Tu jest jeszcze agresywny dron. Proszę cię, Jax. Wyleczymy się. Jeszcze ty. Dobra, zrobiłam ładne uniki w miarę. Zołza nie wiem gdzie jest, ale już po dronie. Dobra, okej. Jestem zadowolona, że wreszcie się to udaje robić. Ktoś do mnie strzela, nie wiem kto. Ale teraz już raczej powinno pójść w miarę sprawnie. Dobra, ten robot widzę, że ma... Dobra, i został nam ostatni, który sobie poszedł tam. Ej, ty, panie robot. Zdenerwowany jesteś, straszne. Dawaj, Zołza. I siup. Och. Jebany kleryk wysłał na nas maszyny. Musiałaś go prowokować? Trzymasz jego stronę? Przecież ciebie też zaatakowały. To ty byłaś celem. Ja tylko stałem im na drodze. Nieważne. To twój pomysł na negocjacje? Wkurzać wszystkich, aż się na ciebie rzucą? Ej, wal się! Nie mój problem, że ludzie nie mogą znieść odrobiny szczerości. A gówno prawda! Po prostu szukasz okazji do rozruby. Czy prosiłam cię o jebaną opinię? Niewiarygodne. Postaraj się tylko bardziej uważać, dobra? Szczęście kiedyś nas opuści. Dobra, dobra. Dam ci znać, gdy będę gotowa na spotkanie z następną frakcją. W porządku? Teraz chcę poćwiczyć i trochę odreagować. Chyba cię nie przekonam. Daruj sobie. Słuchaj no. Traktuj mnie dalej jak gówno, a się stąd zwinę. Nikomu na to nie pozwolę, łapiesz? Kurwa mać. Nie możemy tak zrobić. Wczytaj grę. Albo dobra, zanim wczytam, to zapiszę na kolejnym save'ie, bo nie wiem, gdzie mam zapis. Wczytaj szybki zapis. Chyba jest przed rozmową z Zołzą. Ok, przed ostatnim robotem. No, idziesz do piachu. Ja pierdolę, jeszcze Jax nie trafił, nie? Dobra, Zołza go tam dojedzie. Naprawdę? Ona umarła od jednego lekkiego ciosu? Dobra, teraz zrobimy tak, żeby... Dobra, zrobimy tak i teraz tutaj... Chyba powinnaś zmienić swoje dyplomatyczne podejście. Dobra, dobra, dam ci... Ja pierdzielę, no! To co ja mam powiedzieć? Co ja mam jej powiedzieć? To środkowe? Okej. Dobra. Jeszcze raz. Środkowe. Ci, których wkurwiasz, próbują zabić nie tylko ciebie, lecz także mnie. Pamiętaj o tym. Dobra, dobra. Dam ci znać, gdy będę gotowa na spotkanie z następną frakcją. Dobra, przynajmniej nie powiedziała, że mnie nie lubi, nie? Okej, nie wiem, czy jest sens... Ty, w ogóle chodź do mnie, laska. Chodź ze mną. Ach. Dobra, masakra. Teraz to już nawet mi wrogów nie pokazuje na minimapie. Przydałoby się łóżko. Byśmy mogli to zadanie dla Zołzy pociągnąć dalej trochę. Dobra, chyba nie zbiorę wszystkiego, bo by mi to zajęło zbyt wiele czasu. Natomiast może byśmy wrócili sobie do bastionu. Czyli tutaj. Poszlibyśmy spać, tak z nockę albo dwie. I Zołza powinna coś dla mnie mieć. A jak nie, no to jeszcze C.R.O.N.Y może coś mieć dla mnie. A jak nie, to trzeba się zająć fabułą. W sumie podoba mi się to, że tutaj gra nas informuje, że hello, nie dam ci więcej zadań pobocznych, idź teraz rób fabułę. No cóż. Dobra, jeszcze jeden dzień. I zobaczymy, czy coś się uda. Ej, jestem gotowa na kolejne spotkanie na szczycie. Kto tym razem będzie próbował nas zabić? A może chcesz pogadać z Kają? Ona też dowodzi jedną z frakcji, pamiętasz? Nie, Berserków zostawię na koniec. Najpierw zajmę się Albanią. Co oznacza, że musisz załatwić mi rozmowę oko w oko z Eleksetorem Ekromem. Dlaczego nie załatwisz tego sama? No jasne, wtedy nowa wojna z Albami wybuchnie natychmiast. Bardzo mądrze. Ech, nie wydajesz się zbyt przekonana. Zamknij jadaczkę i zabierz mnie do Ekroma. Z tego co wiem, większość czasu spędza w ruinach w Ignadonie. Niewiele mi to mówi. W drogę. Dobra, ty jesteś ze mną. Idziemy. Okej, i on jest tutaj, gdzie już byłam przed chwilą tak naprawdę. Może sobie pójdziemy tutaj z Cliffu. On prawdopodobnie... Kuźwa, co tu się dzieje w ogóle? Zołza do jasnej kurwy, chodź tu. Jezus. Co mi tu? Co mi goni? A, pół okolicy mnie goni, okej. Wszystko jest dobrze, jeszcze jakiś wrogi dron. No jest ten robociały pająk. Albowie z Ignadonu to ci z Lodowego Pałacu? Bardzo się zmienili od czasu wojny z wolnymi ludźmi i wiele nauczyli. Dobra, widzę, że mamy tutaj kogoś na swojej drodze. Lodowy dziób. Pamiętam, że jak walczyłam z nim za pierwszym razem, to strasznie mnie poobijał. Tutaj też już byłam. Okej. Zołza, zrobiłabyś coś, wiesz? Dobra. Jak widzicie, używanie tych czarów Morkonów to jest po prostu cud. Ja bym bez tego tutaj chyba sobie nie poradziła w tej grze. Okej, widzę, że Ekrom sobie chodzi tu. Ała. Aha, jeszcze coś. Chodzi o Zołzę. Ona... A, jak mniemam, to wysłanniczka Morkonów. A ja mniemam, że jesteś jednym z tych bladych, władczych skurwysynów, którzy uważają się za lepszych od reszty. O, matko. Czekaj, coś tu jest nie tak. Ja pierdolę. Dobra, bo ja nie mam życia. Jax, czemu nie biłeś? Dobra, tamten już nie żyje. No dobra, prawie. Ja bym najpierw chciała bić te, co już prawie są, wiecie, skończone. Tu jest jeszcze jeden taki, no właśnie ty. Ale widzę, że nie będzie migane na razie. Dobra, weźmiemy sobie eliksir kolejny. Zrobimy sobie zapis. Dziękuję. Jeszcze ty. I tak. No gin już. I dobra, i ty. Widzę, że Zołza to w ogóle nic nie robi. Zauważyliście to? Czy tylko mi się to wydaje? I do widzenia. Nie trafiłam. Tak? Skoro Albowie są tacy mądrzy, to czemu siedzą na beczce prochu zwaną Ignadonem? Reformy rodzą się w bólach. Istnieją różnice zdań. No, cudownie nam poszło, widzę. Jax, możesz to zebrać? No faktycznie, to jest po prostu jedna wielka gafa dyplomatyczna. Ani kurwa słowa więcej. Nie łapię. O co ci chodzi? Próbujesz zrazić do siebie cały Magalan? Czy też sprawdzasz, na ile możesz sobie pozwolić? Wiem, co robię, jasne? O co chodzi w tym szaleństwie? Co ty kombinujesz? Jakoś nie wierzę, by zależało ci na poprawie stosunków między frakcjami. Nie sądziłam, że się połapiesz. Twoje zadanie polega na tym, by załatwiać mi z nimi rozmowy. Reszta to nie twoja sprawa. No i co ja mam jej powiedzieć? Nie. Od teraz jesteś zdana tylko na siebie. Mam już dość. Nie bądź dupkiem. I tak został już tylko jeden przystanek. Dam tym ja... Dobra, przeklikam, bo ona się na mnie oczywiście gniewa. Jezu, jaka ta Zołza jest zjebana w tej części. Twórcy przegięli normalnie. Dobra, jeszcze raz. Co by tu wybrać? A jeśli... I tak został już tylko jeden... Dobra, to może powiemy to pierwsze. Jezu, nie zapisuj się. Ach. Dobra, powiemy może to pierwsze. Dobra, jak wolisz. I tak został już tylko jeden przystanek. Berserkowie w Tawarze. Dam ci znać, kiedy się przygotuję. Tym, jaki z ciebie tchórz, pochwalisz się potem. Znów to twoje dyplomatyczne podejście. Spadaj na bambus. Czas na trochę treningu. Dobra, mam nadzieję, że jesteś ze mną w drużynie. Jesteś? Jesteś. Dobra, to będziemy wracać do bastionu, zrobimy spanko i będziemy znowu z nią szli na kolejną akcję. Jezu, jaka ta Zołza jest... Wykryto nową lokalizację. Thompson Town w Caracas. Wygląda na to, że chcieli podłożyć pluskwy w starych ruinach. Myślałem o tych sieciach neuronowych niebian. Powiedz, jak bardzo są wydajne? Do analizy potrzebne będą chipy kontrolne. No, to przekopmy się przez ten gruz w imię nauki. Czujniki pozwolą uniknąć bezpośredniego kontaktu. Wszystko, byleby nie pobrudzić sobie rączek, co? Aktualne wyposażenie nie... Nie obejmuje rąk, wiem. Cudownie. Dobra, z Kronim pójdziemy potem. Ja na razie ciągnę tą Zołzę, bo skoro ona mówi, że berserkowie to jest prawdopodobnie ostatni przystanek, to znaczy, że jest okej. No w sumie przecież nie będziemy z Morkonami gadać, bo ona należy do Morkonów. Także w sumie w porządku. Chciałabym zakończyć to zadanie dzisiaj. Tylko, że ona mnie tak irytuje. Może to drugie zadanie będzie z nią lepsze. Najwyższy czas złożyć wizytę berserkom. Idziesz czy nie? Dobra. Mam cię wprowadzić do fortu i przedstawić paru osobom? Owszem, na tym to właśnie polega. Co jest? Nagle wymiękasz? Nie mogłabyś dać się zabić bez mojej pomocy? Kurwa. Nie tym razem. Dość tego. Kurzysz. Akurat teraz, gdy robi się ciekawie. Jak wolisz. Sama się tym zajmę. Do zobaczenia. Kurwa, no nie. Mam za wysoki poziom oziębłości. Przecież Zołza jest wredna. Najwyższy czas... No kurwa. Nie tym razem. Dość. Muszę... O co chodzi? Ja pierdzielę, się wkurzyła na mnie. O co chodzi? Wiecie co? Chyba nie będę miała romansu z Zołzą i chyba będzie moim towarzyszem, który ode mnie wyleci. To zadanie się zakończyło. Nie. Miejsce spotkania z Zołzą. Aha, czyli ja tam idę normalnie. Ale... ale przecież Kaja jest tutaj. Typu jaką cholerę ja mam... Jezu, ale sobie właśnie chyba zepsułam życie, nie? Jezusie! To jest straszne. Ale no dobra, mam za wysoki poziom oziębłości, już nic nie zrobię. Tak to jest, jak się gra na takim tym. Dobra, nie wiem gdzie idziemy, może do Fenrisa ewentualnie. Bo Kaja, no to jest wiadomo, ona nie jest w forcie, tylko Kaja jest w... bastionie, normalnie. Chociaż to wygląda jakbyśmy szli do Kai. Chyba że jakimś cudem Kaja się przyniosła tutaj i w ogóle. No ale nie wiem. Ej, wydaje mi się, czy... Ej, tak jakby mi znacznik chyba... A nie, nie znika mi znacznik, dobra. Ej, no znacznik mi wariuje chyba. Chyba nie da się tego powiedzieć wyraźniej. Zaczekaj chwilę. Sprawdziliśmy kryjówkę banitów, o której mi powiedziałeś. Nie było po nich ani śladu. Ktoś najwyraźniej uprzedził ich o naszej wizycie. Są sprytni, ale to nic nowego. Co teraz? Nic. Przegoniliśmy ich. Póki co tyle musi nam wystarczyć. Pomyślałem, że chcesz wiedzieć, jak przebiega śledztwo. Ja w każdym razie nie zamierzam z niego rezygnować. Do zobaczenia. Okej, ja jeszcze mogłabym w sumie do szponów iść. Wygląda na to, że wciąż są golie. Tak być musiało. Nie ma co tego roztrząsać. Ej, a Zołza to jest gdzie? Okej, moi drodzy, jak widzicie, Zołza już tutaj zmierza. Także my... przejdziemy do środka, żeby się z nią spotkać. I myślę, że to nam zakończy zadanie Gafa dyplomatyczna, ale nie wiem tego. Zołza chyba będzie na mnie totalnie wściekła. Chyba już jest, no ale co ja mogę zrobić? Sama już sobie poradzę. Od tej pory nie wchodź mi w drogę. Ach, nie myśl o tym. Czekaj chwilę, to wszystko? Co ty do cholery wytrawiasz? Mam to, na czym mi zależało i już cię nie potrzebuję. I nie zdradzisz mi nawet, czego dotyczył twój tajny plan? Nie. I lepiej nie pytaj. Jeśli chcesz posłuchać bezsensownej paplaniny, pogadaj ze swoją berserską dziwką. Od teraz nic mi po tobie. Z Zołzą coś jest nie tak. Kobiety to największa tajemnica tego świata. Chyba znów wpadła w autodestrukcyjny nastrój. Powinienem pomówić o tym z Kają. Chyba nie da się tego powiedzieć wyraźniej. O co chodzi? Jezu, jak ona jest wkurzona na mnie, dobra. To nie zakończyło nam zadania, także może pogadajmy faktycznie z Kają i jeszcze tutaj załatwimy to. One musiały chyba ze sobą w takim wypadku rozmawiać, chociaż nie wiem po co by wtedy szła tam, gdzie była. No ale okej, można spróbować tutaj coś zrobić. Gdzie ta Kaja stoi? Jezu, stój! Chcę o kogoś zapytać, mianowicie o Zołzę. A co? Ta zdzira znowu coś odwaliła? No dalej, przyznaj się. Co zrobiła tym razem? Po prostu nie wiem, co kombinuje. Kazała mi się zaprowadzić do dowódców wszystkich frakcji. Ale za każdym razem wypadło to tragicznie. Też mi zaskoczenie. Żadna z niej dyplomatka. I co dalej? Ostatnie spotkanie miała odbyć z berserkami z fortu. Co? Zabrałeś ją do szczura? Nie dotarliśmy do niego. Zołza bez przerwy obserwuje, kto wchodzi i wychodzi z obozu. Chyba na kogoś czeka. I tak po prostu ją tam zostawiłeś? Dlaczego nie? Postradałeś zmysły? Ta kobieta jest nieprzewidywalna. Może wybuchnąć w każdej chwili. Nawet jeśli, to ile zdziała jedna wojowniczka? Wykorzystała cię. Zdajesz sobie z tego sprawę? Cały ten jej dyplomatyczny plan stanowił jedynie podstęp. I to kiepski. W istocie wcale nie zależało jej na negocjacjach z dowódcami frakcji. Tyle samo rozgryzłem. Ale w takim razie o co jej chodziło? To zaledwie moje spekulacje, ale... Kilku porzuconych opisało mi okoliczności, w jakich parę lat temu opuszczała fort. Nic przyjemnego. Wcale bym się nie zdziwiła, gdyby jej powrót jakoś się z tym łączył. Co takiego złego uczyniła jako banitka? Otóż, co najciekawsze, nic szczególnego. Po prostu po wojnie z Albami ludzie zaczęli ją obgadywać. Na jaw wyszło trochę paskudnych i kompromitujących historii. Z poważanej wojowniczki szybko stała się pośmiewiskiem. Jej reputacja wśród banitów legła w gruzach. Nawet to, że była bliźniaczką księcia Tawaru, nie miało żadnego znaczenia. Z dnia na dzień znalazła się na celowniku każdej szumowiny, która potrafiła trzymać broń. Dalszy pobyt w forcie nie wchodził w rachubę. Gdyby nie uciekła, zapewne długo by nie pożyła. Tylko dlaczego chciała zjawić się tu właśnie teraz? Mieszkała w forcie naprawdę dawno temu. Wątpię, by ktokolwiek o tym pamiętał. Niemniej jednak ona najwyraźniej nie zapomniała. Prawdopodobnie potrzebowała czasu, by się zmobilizować. Ciężko trenuje, odkąd do nas dołączyła. Jak widać, jest już gotowa. Dlaczego rozmawiamy o tym dopiero teraz? Bo nigdy nie interesowały cię jej wady. Zawsze pozwalałeś jej na wszystko, co sobie wymyśliła. Wolałam się w to nie mieszać. Pomyśl tylko, ile dla niej zrobiłeś. Według ciebie musiała się przygotować. Na co? Z tym pytaniem zwróć się do niej. Ja dość już powiedziałam. Nie zamierzam jej prowokować. Nie przyniosłoby to nic prócz żalu i gniewu. A na to aktualnie nie pora. Dobra, no ciekawie. Dobra, teraz żeby się nie pomylić, to chyba z kryjówki księcia będzie bliżej. Tak myślę. Nawet byśmy mogli w sumie sobie przelecieć właśnie na drugą stronę. Czyli tędy. Tylko, że jak spadnę... Dobra, przeżyłam to, niemożliwe. Tylko, czy ja jestem w dobrej części? Tak, jak najbardziej. Wygląda na to, że wciąż są goli. Musimy pogadać. Spieprzaj! Pokiereszować ci mordę, żebyś się odwalił? Skończ z tym szaleństwem, dobra? Rozgryzłem, co planujesz. Tak? Co takiego? Nie zależy ci na dyplomacji, ani nawet na wspieraniu Morkonów. Masz w dupie Morkonów i ich cele. Skąd wiesz? Szybko się domyśliłem. Wykorzystałaś czas, jaki ze sobą spędziliśmy, by stać się lepszą wojowniczką. A teraz zamierzasz sprawić nam wszystkim w forcie prawdziwe kłopoty. I co ty na to? Uważasz się za mądrale. Pudło, kolego. Nie pragniesz zemsty za to, co ci się przytrafiło? Przecież praktycznie cię wypędzono. Kto ci o tym powiedział? Nieważne. Jak głupek uwierzyłem w twoją chęć jednoczenia ludzi. To się liczy. Dobra. Moi drodzy, skończymy na tym. W kolejnym odcinku porozmawiamy z nią na inny temat i jak widzicie zadanie Gafa dyplomatyczna się zakończyło, także no rozpoczniemy pewnie nowy cykl zadań, ale od kolejnego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować ten odcinek. Trzymajcie się i cześć!